et je vais successivement donner la parole à Fab. Vous avez abordé la thématique de la politique migratoire de l'Union européenne face aux défis contemporains. Et je vais donner la parole pour une vingtaine de minutes, pour qu'on ait le temps d'avoir un échange avec la salle, à Fabrice Peggeri, le directeur de Frontex. Et merci beaucoup, madame. Bonjour, professeur, mesdames et messieurs. Tout d'abord, je remercie les organisateurs de donner la possibilité d'intervenir ici à l'Université de Varsovie, puisque le siège de Frontex, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, est à Varsovie. D'une certaine manière, nous sommes voisins. Alors, l'angle, évidemment, sous lequel j'interviendrai sera opérationnel et sera aussi replacé dans la perspective des enjeux pour l'espace Schengen, donc qui n'est pas en tant que tel une politique migratoire, mais qui doit en tenir compte de la même façon que l'espace Schengen doit aussi tenir compte d'un certain nombre de dimensions sécuritaires et d'un certain nombre de dimensions liées à, naturellement au flux migratoire et de travail et d'asile. Tout d'abord, je commencerai par la situation qu'a connue l'Union européenne en 2015 avec une série de crises en réalité. Dans le domaine qui nous intéresse ici plus particulièrement, on peut dire que cette crise, elle a ébranlé les fondements de l'espace Schengen au moment où l'espace Schengen fêtait lui-même ses 20 ans de circulation effective et même les 30 ans de la première convention de Schengen entre les États fondateurs qui jetaient les prémices de cet espace de libre circulation. C'était aussi l'année du 10e anniversaire de l'agence Frontex. Et ce que nous avons connu en 2015, c'est une crise tout d'abord, probablement on peut dire, de l'asile, qui a eu un effet sur la gestion des frontières, sous la forme d'une crise perçue comme une crise migratoire. Mais on a aussi eu, à la fin de l'année 2015, le début d'une crise sécuritaire avec des attentats terroristes qui, même s'ils n'ont pas de lien direct avec la situation migratoire aux frontières, posent la question du rôle des frontières et en particulier des frontières extérieures dans les politiques de sécurité. Et puis il y avait comme toile de fond, et je crois que c'est important de le rappeler, la crise financière de l'euro, de la zone euro, et notamment la question de savoir si la Grèce allait rester membre de la zone euro. Ce n'est pas tout à fait un hasard si je le mentionne, parce que la Grèce a été en première ligne de la crise migratoire que nous avons connue en 2015. Alors en quelques chiffres, cette crise se traduit par 1,8 million d'entrées irrégulières à travers les frontières extérieures de l'Union européenne, ce qui a correspondu à peu près à 1,2 million de personnes qui sont entrées irrégulièrement dans l'Union européenne. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas entrés avec un visa, qu'ils ne sont pas entrés en passant par un poste frontière avec des documents, et qui sont pour la plupart arrivés par voie maritime de Turquie en Grèce. La pression migratoire était composée de flux mixtes, c'est-à-dire de personnes en demande de protection, en besoin de protection internationale, c'était toute la... Évidemment, la problématique de la guerre en Syrie, mais pas seulement en Syrie, avec les avancées de Daesh en Irak, par exemple. Et cette crise a eu pour effet, de mon point de vue, parce que les politiques de l'Union européenne en matière d'asile étaient insuffisamment coordonnées et étaient d'une certaine manière dysfonctionnelles. Ça a eu un effet sur la gestion elle-même de la frontière extérieure et de la bonne application du code frontière Schengen, qui est le règlement européen de référence pour savoir comment on contrôle les personnes qui franchissent la frontière, et y compris les personnes qui la franchissent légalement, puisqu'il faut quand même le rappeler, la plupart des franchissements des frontières extérieures de l'Union européenne se font par des personnes en situation légale.
Il y a eu une stratégie évidemment mise en place par l'Union européenne, puisque cette crise a remis en cause les fondements du fonctionnement de l'espace Schengen, les fondements aussi de ce qui existait en tant que politique de l'asile en Europe. Et cela a mis à mal une forme de solidarité entre les États membres de l'Union européenne et a posé la question de savoir, finalement, entre autres choses, quels étaient les buts et les politiques de l'Union européenne. Alors la stratégie a été tout d'abord à l'initiative de la Commission européenne de créer ce qu'on a appelé des hotspots en Italie, en Grèce, alors on aime ou non le nom. Pu trouver quelque chose peut-être de plus parlant. En tout cas, c'est une méthode de manière de soutenir les États qui sont en première ligne, l'Italie et la Grèce en l'occurrence, en amenant des agences de l'Union européenne, Frontex, mais aussi EASO, l'agence en charge de l'asile européen, et puis Europol, en amenant ces trois agences à se déployer sur le terrain en Grèce et en Italie pour soutenir les autorités locales, non pas se substituer, puisque ce sont les États qui restent compétents et souverains, mais pour les appuyer. Il y a eu, au cours de l'année 2015, le rétablissement des frontières intérieures, en tout cas rétablissement de contrôle à un certain nombre de frontières intérieures, pour des raisons migratoires tout d'abord. L'Allemagne, mais aussi l'Autriche, on a eu tout le corridor traversant les Balkans, ensuite arrivant à l'Allemagne et jusqu'à la Scandinavie. Il y a eu une réponse plus structurelle qui a été l'augmentation évidemment de Frontex, de son budget, et la proposition faite par la Commission européenne de créer l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes à partir de l'agence Frontex. J'y reviendrai plus en détail, mais je voudrais simplement rappeler ce que l'agence existante Frontex a fait en 2015. Il se trouve que j'ai été nommé directeur en janvier 2015 et que j'étais donc directeur de cette agence depuis 4 ou 5 mois lorsque cette crise a éclaté. Nous avons tout d'abord accru la capacité de surveillance aux frontières extérieures en multipliant par 3 le volume des opérations. Ça correspondait aux opérations Triton en Italie et Poséidon en Grèce. Et cela correspondait au triplement du budget consacré aux opérations tel qu'il était décidé par l'autorité budgétaire de l'Union européenne dès le printemps 2015. Il y a eu aussi de la part de l'agence Frontex, le développement d'un certain nombre de services nouveaux au profit des États membres, la Grèce et l'Italie. Tout d'abord, l'identification et l'enregistrement par les prises d'empreintes digitales. C'est une fonction qui, en tout cas en Grèce, est quasiment inexistante. Ce qui pose un double problème, ce qui posait un double problème à l'époque. Tout d'abord, un problème d'enregistrement des demandeurs d'asile et de traitement des demandeurs d'asile, mais aussi des problèmes de sécurité, puisque cela veut dire que des centaines de milliers de personnes pouvaient entrer sans aucune connaissance, sans aucune possibilité de vérifier si ces personnes représentaient une menace sécuritaire, alors que nous avions des personnes qui venaient directement, qui arrivaient directement de théâtre de guerre, comme la Syrie ou l'Irak face à Daesh. Nous avons ensuite continué avec des contrôles qui ont été renforcés dans le domaine sécuritaire, dans les hotspots, à la demande du Conseil de l'Union européenne en novembre 2015, après les attentats de Paris, du Bataclan notamment. Et puis, l'autorité politique de l'Union européenne, le Conseil proposition de la Commission. J'ai entendu la même chose de la part des États membres dans le Conseil d'administration de l'Agence.
c'est d'augmenter le soutien apporté aux États membres en matière de retour, donc d'éloignement des étrangers en situation irrégulière, avec donc une augmentation des moyens budgétaires, une augmentation aussi progressivement du mandat, j'y reviendrai, et puis une situation particulière qui est celle des îles grecques et le rôle qui a été demandé par Frontex, par le Conseil européen, d'aider la Grèce à transporter les migrants irréguliers des îles grecques retour vers la Turquie dans le cadre de l'accord conclu entre l'Union européenne et la Turquie en mars 2016. Il y a eu, de cette année de crise, je crois, en tout cas sur le plan opérationnel, une avancée très importante de la coopération entre les agences et de la coopération entre les agences de l'Union européenne et les autorités nationales, avec la création, par exemple, d'une task force de l'Union européenne à Catane, donc en Sicile, qui a été demandée à Frontex, et progressivement nos collègues de EASO et d'Europol nous ont rejoints, mais aussi les collègues de l'opération militaire de l'Union européenne, les Euphrasia Sophia, se sont joints à cette task force qui est réunie en présence des autorités italiennes. Nous avons la même chose au Pirée, donc en Grèce, avec un système donc, qui permet une coordination tactique quotidienne et qui était une nouveauté d'avoir cette capacité à la fois à traiter le contrôle et la surveillance des frontières, le secours en mer sous l'angle Frontex, les EASO d'asile et puis la dimension de la lutte contre la criminalité organisée et puis ensuite le terrorisme avec la région. Alors, la réponse structurelle qui a été apportée par l'Union européenne, ça a été la réglementation sur les gardes frontières et gardes-côtes de l'Union européenne avec le renforcement du mandat de Frontex. C'est un renforcement qui se traduit tout d'abord par un renforcement des moyens. Le budget de l'agence était à peu près de 100 millions d'euros par an en janvier 2015, pour remplir les fonctions. Il est aujourd'hui de 320 millions d'euros par an en rythme de croisière et nous sommes déjà en train de préparer le prochain cadre pluriannuel financier de l'Union européenne qui nous amènera jusqu'en 2027 avec un certain nombre de réflexions stratégiques qui sont en préparation mais qui devraient s'accompagner aussi d'un budget normalement confirmé au moins à ce niveau de 320 millions d'euros. Nous avons également un triplement en plus du nombre d'agents de Frontex. Il y avait à peu près 300 personnels en janvier 2015 lorsque j'ai pris mes fonctions. Nous avons aujourd'hui, la semaine prochaine, nous avons fêté le 500e agent recruté. Et il y a des plans donc, de recrutement pour atteindre 1000 employés en 2020. Ce sont des plans qui sont financés puisque les documents budgétaires proposés par la Commission et donc qui circulent au Parlement et au Conseil ont terminé cette croissance. Alors, ces moyens supplémentaires pour faire quoi? Tout d'abord, plus de solidarité opérationnelle entre les États membres et dans le cadre de l'Union européenne. Ça se traduit par le fait qu'aujourd'hui, nous avons des réserves d'officiers de garde frontières, de garde côte, qui sont beaucoup plus nombreux qui sont coordonnés par l'agence, mais qui sont mis à disposition par les États membres. Donc on a des gardes frontières, polonais, entre autres, on a des frontières de partout. Et donc ils sont coordonnés par l'agence pour aller aider les États membres qui en ont le plus besoin. Actuellement, on a une grosse opération toujours en Grèce, en Italie, mais aussi en Espagne. Et nous avons aussi, ça de manière plus régulière, des activités aux frontières terrestres autour des Balkans et dans les aéroports principaux, la quarantaine d'aéroports principaux de l'Union européenne. Alors plus de solidarité opérationnelle, ça veut dire aussi plus de moyens pour financer des bateaux, des avions, des véhicules terrestres qui vont aider à patrouiller. Et nous avons, par exemple, aujourd'hui, à peu près 1700 officiers, au moment où je parle, qui sont déployés sur le terrain par l'agence Frontex. Nous avons à peu près en moyenne une trentaine de bateaux de différentes catégories qui sont déployés dans des opérations
de l'agence. Et nous avons en général entre 5 et 10 moyens aériens, avions ou hélicoptères, qui sont également déployés, plus d'autres véhicules terrestres de patrouille. Il y a dans le nouveau mandat plus de responsabilités communes. Et la nouveauté, c'est que pour la première fois dans un règlement de l'Union européenne, il est dit que la gestion des frontières extérieures est une compétence commune de l'Union européenne et des États membres. Ce qui veut dire que c'est la conséquence tirée de la situation que nous avons connue en 2015, où la Grèce était toute seule et ne pouvait pas faire face. Et donc il y a des mécanismes de solidarité opérationnelle, donc des mécanismes correcteurs qui ont été mis en place. Parmi lesquels, notamment, l'analyse de vulnérabilité, qui est une revue qui est faite de tous les moyens par l'agence Frontex, de tous les moyens que les États membres ont à disposition pour appliquer le code Schengen aux frontières extérieures, avec la possibilité pour le directeur exécutif de l'agence de faire des recommandations obligatoires aux États membres en la matière. Nous avons cette année, pour la première fois, réalisé le cycle complet annuel de cela, et j'ai été amené à faire un certain nombre de recommandations à des États membres. Il y a également un élargissement du mandat. Le mandat contient aujourd'hui, bien sûr, une dimension migratoire, de gestion migratoire, avec un volet pour la première fois, on a officiellement entériné que le secours en mer était aussi une des compétences de l'agence, puisque on se rend bien compte qu'en Méditerranée, très souvent le contrôle, enfin, la surveillance des frontières aboutit à des situations de secours en mer. Il y a aussi une compétence renforcée dans le domaine, je l'ai dit déjà, de l'éloignement des étrangers en situation irrégulière. Et puis, il y a surtout aussi une augmentation des fonctions en mer avec une fonction garde-côte qui est développée, en lien avec l'autorité, les agences de sûreté maritime européenne, et l'agence de contrôle des pêches. Donc ça couvre et ça permet d'aller aussi dans le domaine de la sécurité intérieure, puisque là aussi nous avons un mandat qui est renforcé. Pour la première fois, il est indiqué que l'agence est compétente pour la lutte contre la criminalité transfrontière telle qu'elle peut se produire aux frontières extérieures. Et l'agence est également dotée d'un mandat de prévention du terrorisme aux frontières extérieures de l'Union européenne. Il y a également un mandat de coopération plus renforcée dans le domaine policier, la coopération policière, la coopération des autorités douanières. Et donc, tout cela nous amène à avoir une nouvelle organisation interne, je ne vais pas entrer dans le détail, mais qui va vers davantage de présence opérationnelle sur le terrain, et donc davantage l'accent mis sur cette dimension sécuritaire, qui donc est effectivement assez éloignée des questions strictement migratoires, mais dont le point commun est qu'il s'agit de la gestion des frontières extérieures, et singulièrement de la gestion de la frontière extérieure de l'espace Schengen qui nous est commun. Alors pour ce qui est de la mise en œuvre du mandat, le mandat est entré en vigueur il y a un an, nous avons une diminution de 63% des entrées irrégulières entre 2016 et 2017, et il y avait déjà eu une diminution spectaculaire aussi entre 2015 et 2016. Donc c'est bien l'année 2015 qui était une année de crise, même si aujourd'hui nous avons encore un niveau très élevé, notamment en Méditerranée centrale et avec des mouvements qui s'accroissent en Méditerranée occidentale entre le Maroc et l'Espagne. Nous avons développé également des concepts nouveaux, notamment polyvalents dans le domaine des gardes-côtes, avec les autorités qui sont en charge aussi de la lutte contre la pollution, de la sûreté maritime, de la lutte contre la pêche illégale et de tout ce qui est finalement la lutte contre la criminalité en mer et la sécurité en mer. Nous avons également développé une surveillance aérienne qui permet de détecter des entrées irrégulières qui pour le moment ne l'étaient pas. Nous avons vu ces succès notamment en Méditerranée centrale, en particulier face à la Libye, qui présente certes un défi migratoire,
migratoire à l'Italie, mais qui présente aussi un défi sécuritaire, puisque, comme vous le savez bien, ce pays est quand même en proie au chaos avec des groupes terroristes qui contrôlent certaines zones. Il y a eu également des renforcements, et finalement, l'Union européenne s'est dotée d'un véritable outil interopérable d'accès à des bases de données sécuritaires, des bases de données de police. Et donc, c'est tout le développement d'une interopérabilité à la fois sur le plan juridique et sur le plan technique, avec le développement en cours d'interfaces d'interrogation. Parce que l'Union européenne s'était construite finalement avec une fragmentation de l'accès, d'un foisonnement de bases de données, comme le système d'information Schengen, le système Visa, Eurodac, etc. Et là, il y a une tendance à l'interopérabilité. Alors, je vais peut-être accélérer parce que je vois que 20 minutes sont bientôt écoulées. J'irai peut-être quelques mots sur l'avenir, sur l'avenir de la gestion des frontières. Les frontières extérieures de l'Union européenne, quand je dis extérieures, c'est parce que je pars du principe que, évidemment, à l'intérieur de l'Union européenne, la règle, c'est la libre circulation. C'est-à-dire que l'on est dans l'espace de libre circulation Schengen. Il y a des coopérations policières et judiciaires entre États membres, mais il n'y a pas, en principe, de contrôle. Un nombre d'États ont été autorisés de venir encore renouveler pour quelques mois à conserver des contrôles, mais le lieu de contrôle des frontières, c'est la frontière extérieure. Nous avons donc une situation qui est celle d'un monde globalisé où les flux d'immigration légale et d'immigration pour des raisons économiques ou touristiques sont croissants. Nous avons à peu près chaque année 400 millions de passages transfrontières par des citoyens de l'Union européenne et 200 millions par des citoyens de pays non ressortissants de l'Union européenne. Donc l'avenir, c'est des systèmes qui permettent de faciliter la mobilité légale. Ce sont des systèmes qui permettent d'accélérer le passage dans les aéroports et aux frontières, qu'elles soient aériennes, terrestres ou maritimes, mais qui permettent aussi de garantir la sécurité, qui permettent de détecter les migrations irrégulières lorsqu'elles se présentent, qui permet aussi de détecter les personnes présente un risque lors des flux transfrontières. Quand je dis personnes à risque, ça peut être tout le temps des ressortissants de l'Union européenne, puisque les foreign fighters, vous le savez bien, représentent plusieurs milliers d'Européens qui sont engagés sur des théâtres comme la Syrie. Donc le développement de nouveaux instruments comme le système d'entrée et sortie de l'Union européenne, qui verra un système d'enregistrement de tous les étrangers qui entrent et qui sortent de l'espace Schengen, c'est-à-dire de ceux qui ne sont pas ressortissants de l'Union européenne. Il y a également le système ETIAS qui est en préparation, une proposition de la Commission européenne. C'est un système qui ressemble à ce que les Américains ont mis en place avec ESTA. C'est une autorisation une autorisation électronique préalable à une venue dans l'Union européenne pour les nationalités qui ne sont pas soumises à visa. La Commission a proposé que Frontex accueille l'unité centrale de ce système ETIAS, et cela entraînera une coopération très étroite avec Europol et avec notre agence de l'Union européenne, IOVISA, donc qui construit des systèmes à grande échelle de base de données. Voilà, je crois que ce qui est important, peut-être pour conclure sur une note un peu plus directement sur des sujets migratoires, c'est que la migration fait partie de l'histoire de l'humanité, elle fait partie de l'Europe, et il faut pouvoir organiser les frontières d'une manière telle que les flux ne soient pas entravés dès lors que les flux sont légaux et correspondent à des politiques. Je crois qu'aujourd'hui, serait illusoire de penser que le contrôle des frontières est un substitut à une politique migratoire. La politique migratoire est quelque chose qui est beaucoup plus vaste que le contrôle des frontières. Et je pense que je vous ai montré que la gestion
des frontières répondre à des impératifs qui peuvent être parfois très différents de la gestion des flux migratoires, notamment tout ce qui est dans le domaine sécuritaire. Donc il faut également avoir une politique migratoire qui s'appuie sur toutes ces dimensions, c'est-à-dire définir probablement quels sont les besoins de l'Europe, s'il y a des besoins de l'Europe en matière économique. Il faut que l'Union européenne puisse avoir un système d'asile qui fonctionne, puisque nous avons quand même autour de nous un certain nombre de crises qui mènent sur les routes des demandeurs d'asile. Et puis il faut pouvoir coopérer avec les pays à l'extérieur de l'Europe, que ce soit sous la forme de la politique étrangère, puisque les flux migratoires sont une dimension de la politique internationale, mais aussi, ne pas oublier, la politique de développement. Donc c'est un petit peu ce que l'Union européenne a proposé ces derniers mois. Et l'agence Frontex, donc l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, a développé aussi des présences à l'international, mais on pourra peut-être répondre à la question. Merci. Merci beaucoup. Nous allons donc passer à la communication suivante de Pavel Kaczmarczyk, donc du centre de recherche sur l'immigration de l'Université de Varsovie, l'immigration et le marché du travail, aux politiques migratoires et la réalité migratoire de l'Union européenne. Dziękuję serdecznie, szanowni Państwo. Od razu przyznam się do pewnej rzeczy, a mianowicie... Bliżej mikrofonu. Więc próbuję się przyznać do pewnej rzeczy, a mianowicie ja jestem ekonomistą z wykształcenia i trochę się zajmuję migracjami, trochę zajmuję się rynkiem pracy, a w niewielkim stopniu zajmuję się politykami. Więc teraz jest przede mną takie oto zadanie, żeby spojrzeć na polityki migracyjne przez pryzmat rynku pracy, więc od razu wybaczam, proszę o wybaczenie te wszystkie osoby, które zajmują się tym na co dzień, które znają, że moja prezentacja jest naiwna. I pozwolę sobie zacząć od krótkiego wprowadzenia na kilku poziomach kontekstualnych. Ten pierwszy ma charakter historyczny i w pierwszych częściach dzisiejszej konferencji była już o tym w dużej mierze mowa. Mówimy tutaj o okresie powojennym, o tej pierwszej fazie, po pierwsze masowej rekonstrukcji rozwoju przemysłu, zwłaszcza przemysłu ciężkiego i drodze gospodarczej, która doprowadziła także do silnej segmentacji i dualizacji rynków pracy. To jest także ten moment w historii europejskich rynków pracy, który po pierwsze towarzyszy sukces tutaj ze znakiem zapytania, a potem w latach 70. upadek zinstytucjonalizowanych systemów rekrutacji z systemem gastarbeitingu na czele. I to jest taki obrazek, który prowadzi nas do sytuacji wyjściowej, o której ja tak naprawdę za chwilę będę mówił. Ponieważ jeżeli sobie spojrzymy na krajobraz migracyjny Europy lat 90. minionego stulecia, to zobaczymy co najmniej dwie istotne sytuacje. Po pierwsze jest to moment, kiedy na europejskich rynkach pracy udział cudzoziemców przekracza już 10% w przypadku najważniejszych krajów docelowych, to po pierwsze. A po drugie to jest także moment, kiedy co najmniej część krajów zachodnioeuropejskich boryka się z kryzysem migracyjnym, który swobodnie możemy porównywać do tego, o czym przed chwilą mówił mój przedmówca, a w tamtej sytuacji dotyczyło to skutków wojny w krajach w byłej Jugosławii. Teraz w tym kontekście nie jest zaskakujące, że od początku w zasadzie lat 80., a potem to nabiera szczególnego znaczenia w latach 90., tak naprawdę wspólnotowa polityka migracyjna skupia się na trzech zasadniczych obszarach. Po pierwsze na polityce azylowej, po drugie na polityce ochrony granic, o której bardzo dużo przed chwilą było mowy, i wreszcie na swobodzie mobilności obywateli wspólnoty. To jest także taki czas, który łatwo można określić za pomocą tych dwóch pojęć, które widzicie obecnie Państwo na slajdzie, czyli Zero Migration Policy i Fortress Europe. To takie oficjalne stanowiska, które zakładają w zasadzie blokadę napływu cudzoziemców z krajów pozawspólnotowych i także zakładają blokadę napływu migrantów pracowniczych. To jest o tyle istotne, że pod koniec stulecia następuje kolejna zmiana w tym oficjalnym podejściu i ona jest wywoływana z jednej strony demografią, z drugiej strony zmianami gospodarczymi i tak naprawdę może być opisana za pomocą tych nazw miast, które Państwo widzicie na slajdzie, a które wszystkie osoby zajmujące się politykami migracyjnymi świetnie znają. I tak naprawdę jest to o tyle istotne, ponieważ
To jest ten moment, kiedy pojawia się takie dążenie, żeby sformułować coś takiego jak wspólna europejska polityka w zakresie imigracji zarobkowej, czyli coś, co się nazywa w literaturze European Labour Migration Policy. Jaki jest tego kontekst ekonomiczny, co ważne? Ja tutaj przytaczam tylko jeden raport, jeden z możliwych. To jest raport dotyczący starzenia się z roku 2012 i między innymi w tym raporcie wykazywano, że w perspektywie nieodległej, bo w perspektywie roku 2020 Unia Europejska miała wypotrzebować łącznie około 25 milionów imigrantów, co miało oznaczać 11 milionów dodatkowych imigrantów, tylko i wyłącznie po to, żeby utrzymać stałą liczbę osób w wieku produkcyjnym. Będę mówił wolniej, tak. Cytat z komisarz Cecily Malmström, który Państwo widzicie na slajdzie, jest tutaj bardzo wyrazistym przykładem tego właśnie podejścia. Ona w pewnym momencie powiedziała wprost, że de facto imigracja zarobkowa to jest kwestia przeżycia, kwestia ekonomicznego przeżycia i ekonomicznego funkcjonowania Unii Europejskiej. I na dobrą sprawę, podstawą tutaj były przede wszystkim demograficzne, ale także ekonomiczne prognozy średnio i długookresowe i one tak naprawdę sprowadzały się do dosłownie dwóch przesłanek i jednej dodatkowej pewnie. Po pierwsze, jasne było, że konieczność poszukiwania cudzoziemskiej siły roboczej jest zdeterminowana strukturą rynku pracy, a zwłaszcza jej silnie dualistycznym charakterem. Po drugie, imigrację zaczęto postrzegać jako szansę na utrzymanie konkurencyjności Europy, wsparcie procesów rozwojowych i wreszcie, co ciekawe, zaczęto podkreślać, proszę zwrócić uwagę, to jest gdzieś już okres pokryzysowy, że tak naprawdę znaczenie krótkookresowych czynników koniunkturalnych i krótkookresowych zmian na rynku pracy powinno mieć znaczenie tak naprawdę drugorzędne. I w tym kontekście zaczęto formułować postulaty, żeby prowadzić wspólną, skoordynowaną politykę migracyjną, która co ciekawe z rynkiem pracy mogła być związana tak bezpośrednio, jeśli chodzi choćby o admisję pracowników, jak i pośrednio, ponieważ taki wymiar mają choćby działania skierowane do badaczy i studentów. Natomiast też chciałbym o tym bardzo wyraźnie powiedzieć, to nie jest tak, że ta dyskusja, która wówczas się toczyła, miała charakter bardzo naiwny i podstawowy. Zawsze migrację traktowano jako element szerszego policy mix. Także nigdy nie uważano i nie traktowano migracji jako jedyną i podstawową odpowiedź choćby na problemy demograficzne. W sferze faktów ten rysunek, który Państwo widzicie, jest wydaje mi się dość ciekawy. To jest napływ migrantów długookresowych do krajów OECD, czyli nie krajów Unii. Być może zaraz coś na ten temat powiem. W latach 2007 i 2015. I to jest bardzo ciekawe, bo ja przed chwilą powiedziałem o tych potrzebach, które generuje rynek pracy. Jednocześnie, jeśli Państwo spojrzycie tutaj na ten fragment wykresu, to zobaczycie, że de facto ten napływ, jeśli chodzi o migracje pracownicze, się zmniejsza. Odpowiedź jest tutaj, w tej części wykresu, ja zresztą za chwilę jeszcze do tego nawiążę. Otóż okazało się, że tak naprawdę ten napływ nie był konieczny, ponieważ dokonał się napływ zupełnie innym kanałem, a ten kanał po prostu związany był z rozszerzeniem Unii Europejskiej na wschód, co według mnie ma także duże znaczenie w kontekście w ogóle prowadzenia polityki migracyjnej. Teraz sama polityka, doktryna i narzędzia. Znów tytułem tylko i wyłącznie wprowadzenia kontekst instytucjonalny. Po pierwsze, to o czym teraz będę mówił jakoś nawiązuje do traktatu amsterdamskiego, ale także do traktatu lizbońskiego, właśnie z taką wizją, żeby tworzyć wspólną politykę migracyjną, w tym także w stosunku do migrantów pracowniczych, ale z kilkoma istotnymi zastrzeżeniami. To istotne zastrzeżenie jest wyraźnie widoczne do dzisiaj, a mianowicie brzmi ono, iż kraje członkowskie powinny zachowywać pełną kontrolę nad sferą admisji związaną z zatrudnianiem cudzoziemców na swoim terytorium. Ta historia, o której teraz opowiadam, ona w oczywisty sposób jest elementem tego, co nazywamy Global Approach to Migration and Mobility. Natomiast siłą rzeczy ja postanowiłem skupić się na trochę innym wymiarze, więc w zasadzie w ogóle nie będę nawiązywał do kwestii umów multilateralnych, bilateralnych i do kwestii partnerstw, zwłaszcza tych promujących migrację cyrkulacyjną. Natomiast to, co jest ciekawe i co jest fascynujące dla mnie jako osoby, która nie zajmuje się na co dzień politykami migracyjnymi, to jest to, że w zasadzie od samego początku było widoczne bardzo wyraźne napięcie między dwoma wymiarami. Potrzebami gospodarczymi, a z drugiej strony kwestią bezpieczeństwa i ochrony granic. Jak Państwo zobaczycie za chwilę, tak naprawdę ten prymat bezpieczeństwa w krótkiej perspektywie uzyskał tym dominującą rolę. Zaczynamy tę opowieść tak naprawdę gdzieś na początku obecnego stulecia, kiedy pojawiła się taka wizja, żeby zaproponować coś o charakterze horyzontalnym. Co to miałoby znaczyć? Miałby to być szeroki schemat, który określa po pierwsze zasady admisji,
po drugie zasad pobytowych, a także praw osób, które podejmują działalność zarobkową na terytorium Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o te prawa, między innymi postulowano konieczność sformułowania czy zaproponowania ścieżki dojścia do jakiegoś stałego statusu pobytowego. Jest to o tyle interesujące, że krótko po tym, jak to podejście zostało zaproponowane, zostało oceniane jako zupełnie nierealistyczne, co chyba dość dobrze oddaje cytat, który Państwo widzicie tutaj na slajdzie. W roku 2005, kiedy najpierw powstał Green Paper on EU Approach to Managing Economic Migration, a potem kiedy powstał Policy Plan związany także z legalną migracją do krajów Unii Europejskiej, wtedy jeszcze wydawało się, że ta opcja jest jakoś tam realna, czy brana pod uwagę. Podejście horyzontalne było traktowane jako jedną z opcji, natomiast spotkało się natychmiast ze zdecydowanym oporem politycznym. I co ciekawe, ten opór polityczny, temu oporowi politycznemu towarzyszyło przekonanie ze strony ekspertów, że jeżeli odejdziemy od podejścia horyzontalnego na rzecz podejścia sektorowego, o czym za chwilę, grozi to zróżnicowaniem i fragmentarycznym podejściem w ogóle do kwestii migracji, a zwłaszcza migracji zarobkowych. Jak doskonale wiemy, nie spotkało się to z dużym uznaniem i ostatecznie ten policy plan, o którym wspominałem, potwierdził sektorowe podejście w ramach Unii Europejskiej do kwestii migracji zarobkowej, czego wyrazem stały się dyrektywy, które zostały zaproponowane. Przepraszam. Dyrektywy, które zostały zaproponowane w tym okresie, ale także w okresie wcześniejszym, które jak najbardziej wpisywały się ten właśnie element. I teraz proszę się nie martwić, ja nie będę omawiał poszczególnych narzędzi, które Państwo widzicie, a te narzędzia to są po prostu dyrektywy. I podkreślę teraz jeszcze, jest to przejaw ewidentnie podejścia sektorowego, to znaczy takiego, które skupia się na określonych albo grupach imigranckich, albo określonych sektorach. To, co ja zrobię w trakcie swojej krótkiej prezentacji, tak naprawdę odniosę się w pewnym momencie do dwóch przykładów. Przy czym jeden z tych przykładów będzie dotyczył Blue Card, czyli tej dyrektywy, która odnosi się do mobilności osób wysoko wykwalifikowanych, a drugi będzie odnosił się do migrantów sezonowych. Jak Państwo widzicie, ja tutaj na slajdzie umieściłem także dyrektywę dotyczącą pracowników delegowanych, bo to ona, pomimo tego, że funkcjonuje od bardzo dawna, obecnie jest przedmiotem bardzo napiętego dyskursu politycznego, w którym, a tak się składa, i Polska, i Francja ma jakiś istotny udział. Jeszcze może komentarz a propos tych dyrektyw, o których nie będę zbyt dużo mówił. To jest bardzo nieszczęśliwy moment tak naprawdę, ponieważ od jakiegoś czasu odbywa się tak zwany fitness check, to znaczy Komisja Europejska dokonuje przeglądu, ewaluacji poszczególnych dyrektyw w obszarze właśnie rynku pracy, więc można się spodziewać, że na początku przyszłego roku będziemy wiedzieli coś więcej. Natomiast ja Państwu powiem, co według mnie wiemy już dzisiaj. Ale o tym za chwilę. Ponieważ pytanie jest takie, dlaczego tak naprawdę stało się tak, że w ogóle nie brano na poważnie nigdy tego podejścia horyzontalnego i skupiono się na podejściu sektorowym? Według mnie przyczyny są dość proste. Znaczy, po pierwsze, to efekt krótkiej perspektywy. Na przykład było to powodowane wciąż świadomością niedawnego kryzysu gospodarczego. Po drugie, absolutnie jest to wymiar polityczny. O tym mówiliśmy bardzo dużo w trakcie poprzedniej sesji. Także jeśli chodzi o wymiar migracji zarobkowej, było to bardzo wyraźnie widoczne, na co naturalnie przekłada się sfera mediów oraz szeroko rozumianej opinii publicznej. I także przekonanie, proszę Państwa, o czym będę mówił za chwilę, że na dobrą sprawę polityka krajowa może być o wiele skuteczniejsza niż jakakolwiek polityka implementowana na poziomie unijnym. Ale też według mnie istotne są elementy, które w tej dyskusji pojawiają się znacznie rzadziej. Coś, o czym Państwu za chwilę być może powiem kilka słów. Konkurencja o pracowników wewnątrz samej wspólnoty, która oczywiście podważałaby zasadność stosowania podejścia horyzontalnego. I wreszcie rozszerzenie Unii, ja przypominam ten slajd, który Państwo widzieliście. Rozszerzenie Unii, które de facto zapewniło dostęp do taniej siły roboczej w większości krajów zachodnioeuropejskich, które w tym momencie nie musiały tak naprawdę przesadnie przejmować się tym, co zrobią ze swoimi gospodarkami nowe kraje członkowskie. I ten pierwszy przykład, o którym chciałbym powiedzieć, to jest Blue Card. Prawdopodobnie wszyscy Państwo wiecie, o czym mowa. Jest to typowa praktyczna realizacja założeń definiowanych na poziomie różnych dokumentów europejskich.
tych zwłaszcza, które zmierzają do poprawy konkurencyjności Europy jako wspólnego obszaru gospodarczego. Jest to jeden z pierwszych, tak naprawdę, jedno z pierwszych podejść, które zakłada harmonizację polityki migracyjnej, jeśli chodzi o poziom Unii Europejskiej. Ja nie wiem, na ile muszę opowiadać Państwu, jak działa Blue Card. Ona zakłada, że jeżeli ktoś dysponuje ważną ofertą pracy w sektorze wysoko wykwalifikowanym, jednocześnie osiąga poziom zarobków o określonym poziomie, to wówczas może starać się o zezwolenie na pracę i na pobyt tam do 4 lat z możliwością przedłużenia, jeśli oferta będzie wciąż ważna. Ta pierwotna Blue Card zakładała możliwość mobilności wewnętrznej między krajami Unii Europejskiej, ale z założeniem, że trzeba było w tym pierwszym kraju przebywać co najmniej 18 miesięcy. I teraz proszę zwrócić uwagę, bo to jest takie narzędzie, które wydawałoby się dość oczywiste, naturalne, zwłaszcza w kontekście powszechnej retoryki zakładającej konieczność przyciągania do Europy pracowników wysoko wykwalifikowanych. Natomiast, co ciekawe, propozycja ta napotkała na bardzo silny opór tak na etapie negocjacji, jak i potem implementacji. Skutek był taki, że implementacja tej dyrektywy trwała aż do roku 2013, do roku 2009. Po drugie, dyrektywa w swoim ostatecznym kształcie dopuściła możliwość zachowania i stosowania rozwiązań krajowych, co, jak Państwo za chwilę zobaczycie, jest super istotne. I wreszcie, 3 bardzo istotne kraje, zwłaszcza dotyczy to Wielkiej Brytanii i Irlandii, zachowały możliwość nie włączania się w ten system i de facto pozostały poza nim. I teraz, co wynika z tego prostego doświadczenia? Po pierwsze, ten efekt końcowy, jak już powiedziałem, był wynikiem pewnej gry politycznej i na dobrą sprawę, podkreślają to badacze, ignorował potrzeby tak samych migrantów, jak i pracodawców. Czyli ten wynik gry politycznej nie doprowadził do niczego sensownego na poziomie wyników. Po drugie, skala zjawiska okazała się być bardzo niska. To, co Państwo teraz widzicie, to są 3 tak naprawdę zmienne. Te słupki niebieskie to jest zasób pracowników wysoko wykwalifikowanych. Dalej te czerwone znaczki oznaczają napływ na podstawie Blue Card w relacji do tego zasobu, a z kolei znaczki niebieskie oznaczają napływ na podstawie schematów krajowych. I teraz ten rysunek w zasadzie nie wymaga większego komentarza. Z wyjątkiem Niemiec. Niemcy to był jedyny kraj, który wprowadził Blue Card i zastąpił tym rozwiązaniem rozwiązania krajowe. Z wyjątkiem tego przypadku we wszystkich innych jednoznacznie większe znaczenie miały rozwiązania krajowe. Najlepszym przykładem jest chyba Holandia, w której wszyscy pracownicy wysoko wykwalifikowani dotarli do tego kraju na podstawie schematu krajowego, a nie na podstawie schematu Blue Card. W związku z tym pytanie jest takie, po co w ogóle komu była Blue Card? I tutaj rozwiązanie jest dość ciekawe, a mianowicie badacze dość zgodnie stwierdzają, że większość krajów członkowskich Unii traktowała Blue Card jako rodzaj benchmarku, punktu odniesienia, i to w ten sposób, że rozwiązania krajowe były formułowane w sposób korzystniejszy od Blue Card. To bardzo wyraźnie widać na tym rysunku, ponieważ Blue Card, proszę Państwa, zakładało, że dany pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie na poziomie co najmniej 150% przeciętnego wynagrodzenia w danym kraju. Jak Państwo widzicie, to rzeczywiście mniej więcej tak jest, to jest Blue Card i tak dalej. Natomiast te rozwiązania krajowe w Austrii, w Belgii, w Finlandii, w Luksemburgu i tak dalej, proszę zwrócić uwagę, one mają ustawione te wymogi dotyczące poziomu zarobków odpowiednio niżej. Co to znaczy? To znaczy, że praktycznie w każdym z tych krajów, powtarzam, z wyjątkiem Niemiec, o wiele prościej było dotrzeć do tego kraju na podstawie rozwiązania krajowego, a nie na podstawie Blue Card. Czyli tak naprawdę, i to jest teza, która pojawia się w literaturze bardzo często, Blue Card stała się tak czy inaczej pewnym narzędziem marketingowym, które pozwalało sprzedawać ideę świetnie rozwijającej się gospodarki europejskiej, bazującej na pracownikach wysoko wykwalifikowanych. Jak Państwo być może wiecie, krótko o tym, od jakiegoś czasu toczą się prace zmierzające do reformy tej właśnie konkretnej inicjatywy. I znów, ja nie chcę wchodzić w szczegóły, ale wydaje mi się, że te propozycje, które są na stole w tym momencie, są naprawdę interesujące. Po pierwsze, ten nowy system zakłada likwidację systemów krajowych. Czyli zakłada, że nowa Blue Card zastąpi to, o czym przed chwilą Państwu opowiadałem. Po drugie, zakłada się obniżenie progów dochodowych, co było wielkim problemem w poprzednim systemie. Dalej, coś, co także idzie zgodnie z wymogiem czasu, zakłada się skrócenie wymogów odnośnie kontraktu.
z 12 do 6 miesięcy. Dalej zrównuje się wagę wykształcenia oficjalnego z tak zwanym on the job training, czyli doświadczeniem zawodowym. Dalej po raz pierwszy pojawia się możliwość cyrkulacji, czyli pracownicy, którzy dotrą do Europy na zasadzie na podstawie Blue Card, będą mieli większe możliwości przemieszczania się pomiędzy krajami członkowskimi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tych rozwiązań, jak Państwo widzicie, jest bardzo dużo, natomiast to, co jest ciekawe, to jest to, co już na tym etapie pojawiło się w fazie negocjacji tak naprawdę, a nie implementacji, a pojawił się, jak można się spodziewać, bardzo silny opór ze strony krajów członkowskich i różnych ciał w ramach Unii Europejskiej, więc w tym momencie według mnie sprawą bardzo otwartą jest, czy w ogóle coś z tych propozycji zostanie zrealizowane. Nie wiem, ile mam jeszcze czasu. A, konkluzje, to zrozumiałem. Dobrze, to postaram się w takim razie bardzo przyspieszyć. No bo pytanie jest takie. Jeżeli nie podejście horyzontalne, bo to starałem się Państwu powiedzieć, ewidentnie nie działa w przypadku Unii Europejskiej, no to pozostają nam polityki krajowe. No i te polityki krajowe muszą odpowiedzieć na zasadnicze pytania. Czy kogo akceptować, w jakiej skali, do jakiego typu prac. I dalej oczywiście one realizują pewne cele. I te cele związane są albo z krótkookresowymi potrzebami rynku pracy, albo z potrzebami długookresowymi. Na poziomie Unii, całej wspólnoty, te cele się jakoś przeplatają. Natomiast wyprzedzając trochę fakty, mogę powiedzieć, że jednoznacznie zdefiniowanym problemem polityk krajowych w ramach Unii Europejskiej jest to, że ewidentnie skupiają się one na celach krótkookresowych, czyli na krótkookresowych potrzebach rynku pracy, skupiają się na unikaniu ryzyk, na przykład związanych z zagrożeniami dla rynku pracy i unikają, znaczy mają charakter raczej reaktywny niż proaktywny. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że to jest zasadnicza różnica między krajami Unii Europejskiej a tak zwanymi tradycyjnymi krajami imigracji, takimi jak Stany Zjednoczone, Kanada i Australia. I to jest o tyle ciekawe, bo my pozycjonujemy siebie jako globalnego gracza, który z tymi właśnie krajami miałby konkurować. I to, co jest także ciekawe, to jest oczywiście jasna dychotomia. Z jednej strony polityki nakierowane na wysoko wykwalifikowanych, a z drugiej nisko wykwalifikowanych. Teraz duża część mojej prezentacji zmierza do tego, żeby powiedzieć Państwu, jak te narzędzia działają, a może raczej jak one nie działają. Może teraz ograniczę się do tego, żeby powiedzieć, jakie one tak naprawdę są. Czyli po pierwsze, oferta pracy w Unii Europejskiej jest podstawowym kryterium admisji. I to jest ważna rzecz, z której trzeba sobie absolutnie zdawać sprawę. System europejski jest systemem determinowanym popytowo. W przeciwieństwie do systemów tych z krajów takich jak Kanada czy Stany Zjednoczone. W krajach Unii Europejskiej bardzo ograniczone są eksperymenty związane z tak zwanym Job Seeker Permit, czyli z taką sytuacją, kiedy cudzoziemiec przybywa na terytorium Unii Europejskiej i może szukać pracy. Nie, nie. On musi przybyć do Unii Europejskiej. Może przybyć dopiero wtedy, kiedy tą pracę już posiada. Czyli tak naprawdę jest to silnie popytowo zdeterminowany system z wszelkimi tego typu ograniczeniami. Drugim instrumentem są ograniczenia ilościowe. I to jest bardzo ciekawa historia w przypadku krajów Unii Europejskiej, ponieważ one najczęściej nie są realizowane. Co więcej, jest taka praktyka, że niektóre kraje, rządy krajów ustalają ograniczenia ilościowe daleko powyżej tego, co spodziewają się zastać w rzeczywistości. Czyli jest dość powszechna zgoda wśród badaczy migracji, że one często służą, mają taki wymiar tylko sygnalny, to znaczy pokazują szerokiej publiczności, że rządy kontrolują migrację, natomiast w praktyce niewiele z tego nie wynika. Dalsza rzecz to jest lista zawodów deficytowych, nie będę tego komentował specjalnie, minima dochodowe i wreszcie bardzo, bardzo ciekawe i bardzo kontrowersyjne narzędzia, mianowicie test rynku pracy. Jak Państwo wiecie, test rynku pracy działa tak, że zanim powierzymy ofertę pracy cudzoziemcowi, musimy sprawdzić, czy na pewno na rynku krajowym nie ma kogoś, kto byłby gotowy do podjęcia danej pracy. To na marginesie jest bardzo stare narzędzie, bo ono jest stosowane gdzieś od lat 40. ubiegłego stulecia. I znów, co bardzo ciekawe, ono się różni zasadniczo w poszczególnych krajach. Znaczy czas, w trakcie którego musimy ogłaszać daną ofertę, jest bardzo różny, ale przede wszystkim jest bardzo niski stopień odrzuceń. Zwłaszcza jeśli spojrzymy na pracowników wysoko wykwalifikowanych, to w praktyce prawie wszyscy z zainteresowanych przechodzą test rynku pracy. Więc znowu pytanie jest, po co w ogóle to stosujemy? No i teraz tak, jeden z argumentów jest dość racjonalny, jest to pewna procedura ostrożnościowa. W sytuacji pogorszenia sytuacji na rynku pracy mamy taką możliwość, ale to, co jest najważniejsze, to jest to, o czym powiedziałem już wcześniej. Funkcja sygnalna. Jest to tak naprawdę sygnał wysyłany do opinii publicznej, który mówi to, co Państwo widzicie na slajdzie. Praca trafia w pierwszej kolejności do pracowników rodzimych albo do takich, którzy chcą tę pracę podjąć. Mamy też argumenty statystyczne, które pominę. Przechodzę do dwóch super skomplikowanych wykresów.
o których nie będę Państwu dużo mówił, ale one pokazują jedno. Mamy dwa slajdy. To jest sposób zarządzania napływem pracowników zagranicznych. I tak jak Państwo powiedzieli, to co Państwu powiedziałem, to jest to, co obserwujemy w większości krajów zachodnich, w krajów Unii Europejskiej. To są systemy determinowane popytowo, zasadniczo różne od tego, co widzimy w krajach nowych, takich tradycyjnych krajach imigracji, czyli w Australii, Nowej Zelandii i Kanadzie. I po drugie, proszę zwrócić uwagę, mamy tak naprawdę miliardy różnych rozwiązań, które są stosowane w krajach Unii Europejskiej, z jednym zasadniczym wyróżnikiem, czyli oferta pracy jest wciąż podstawą europejskiego systemu zarządzania migracjami. Natomiast jeżeli Państwo, ja nie będę teraz wchodził w szczegóły, jeśli Państwo byście się temu przyjrzeli, to zobaczylibyście tak naprawdę, jak sfragmentaryzowany jest ten system. Tak naprawdę sprowadza się do partykularnych interesów narodowych. Nie ma to nic wspólnego z jakąkolwiek harmonizacją. Jest to prosty wynik tego, o czym powiedziałem wcześniej, czyli odejścia od polityki horyzontalnej. Teraz rozumiem, że muszę już... Merci beaucoup. Je pense qu'on n'a peut-être pas le temps de prendre une question maintenant et je propose que l'on regroupe les questions pour les trois intervenants, les deux qui suivent, Marta Pachowska, professeure à la Skola Główna Handlowa à Varsovie, l'influence de la crise des migrants et des réfugiés en Europe depuis 2014 sur la politique de l'Union européenne relative à la migration, à l'asile et à la gestion des frontières. Merci beaucoup. Bon après-midi à tout le monde. Donc, premièrement, merci pour cette introduction. Deux affiliations. Premièrement, c'est l'École centrale du commerce de Varsovie. Et aujourd'hui, je suis officiellement les représentantes de cette université, mais en même temps, je travaille aussi pour les centres de recherche sur la migration avec notre directeur, professeur Pavel Kaczmarczyk. Et maintenant, je vais commencer à parler en polonais, parce qu'en fait, la plupart de participants de cette conférence, en fait, sont les polonais. Donc, j'espère que French speakers vont suivre la traduction. Je vais faire tout pour parler pas trop vite. Szanowni Państwo, prezentacja będzie w języku angielskim, aby także umożliwić osobom francuskojęzycznym. Prezentacja będzie w języku angielskim, to znaczy ja będę mówić w języku polskim, natomiast slajdy są w języku angielskim, dlatego że też w tym języku głównie pracuję nad zagadnieniem migracji. Tak jak Państwo możecie zobaczyć z tytułu, zgodnie z sugestią organizatorów konferencji i tematyką tego panelu, chciałabym się zająć zagadnieniem, które de facto bardzo ładnie uzupełnia i trochę stanowi nakładkę do tych wcześniejszych wystąpień, jakie mogliśmy już wysłuchać, pana dyrektora Legerie, gdzie słyszeliśmy o kwestiach polityki w obszarze zarządzania granicami UE, zwłaszcza tymi zewnętrznymi, a także pana profesora Kaczmarczyka w odniesieniu do migracji, o których mówimy regularne czy też legalne. I teraz chciałabym podzielić to wystąpienie na trzy główne punkty. Nie wiem, czy dojdę tak naprawdę do trzeciego. Zobaczymy, jak pozwoli nam czas. Chciałabym zacząć od uporządkowania pewnych kwestii terminologiczno-problemowych, to znaczy co jest tak naprawdę tą stymulantą, która od kilku lat sprawia, że mówimy więcej o migracjach, kwestiach azylu, uchodźstwa, ochrony międzynarodowej i granic, zwłaszcza w Unii Europejskiej. Jakie jest na to moje spojrzenie? Następnie chciałabym krótko powiedzieć, jaka jest odpowiedź Unii Europejskiej na tym szczeblu 28 państw w stosunku do kryzysu. Potem chciałabym krótko, jeśli właśnie czas pozwoli, przejść do trzeciej polityki, która ładnie domyka te dwie wcześniej już omówione, czyli polityki w obszarze azylu i ochrony międzynarodowej. No i oczywiście część konkluzji i dyskusji zakładam, że będzie już zagregowana dla wszystkich. Przede wszystkim o jakim kryzysie mówimy. Ja Państwu wyspecyfikowałam te określenia, które najczęściej pojawiają się i w mediach, i w dyskursie politycznym, i w opracowaniach akademickich. Mówimy o kryzysie migracyjnym, uchodźczym, mieszanych przepływów migracyjnych, azylowym, humanitarnym, a także solidarności. Najczęściej pojawiają się te dwa pierwsze i ja w swoim podejściu akademickim stosuję równolegle określenie, że mamy co najmniej dwojaki kryzys. Kryzys migracyjny, który oznacza zwiększone ruchy migracyjne, ruchy wędrówkowe, czyli to mamy jakby odniesienie do wymiaru demograficznego,
a także uchodźczy, czyli zadajemy sobie pytanie, jaki jest status prawny międzynarodowy osób, które są w największym stopniu uwikłane w zwiększone w ujęciu liczbowym przepływy migracyjne od roku 2014. Pojawia się także pytanie, jaki jest zakres geograficzny kryzysu, bo jeżeli popatrzymy nawet na opracowania różnych instytucji UE, raz mówimy, że jest to kryzys Unii, migracyjny UE, innym razem, że jest to kryzys europejski, dlatego że nie dotyczy tylko państw członkowskich Unii, popatrzmy chociażby na szlak zachodniobałkański, no a wreszcie być może szerzej należy na to spojrzeć, jest to kryzys śródziemnomorski, jeżeli uwzględnimy państwa wysyłające migrantów międzynarodowych, państwa tranzytu i państwa docelowe. Krótko o migracjach w kontekście europejskim. No właśnie to ostatnio, można być, mam taką modę na mówienie o migracjach, ale tak naprawdę jeśli popatrzymy od strony historycznej na ruchy migracyjne w sąsiedztwie Europy i w samej Europie, o tym była też mowa na wybranych przykładach na naszym pierwszym panelu, to migracje nie są nowym zjawiskiem dla Europy. Faktycznie po roku 2010 częściej używamy określenia kryzys, zaczęło się to od dyskursu medialnego, przeszło na wymiar polityki, na poziomie państw członkowskich Unii, samej Unii, a w końcu także to określenie kryzys zagościło w naszych opracowaniach. Są oczywiście dyskusje akademickie, na ile możemy mówić o kryzysie, czy nie jest to po prostu pewne zjawisko demograficzne, z którym się teraz spotykamy i jest ono bardziej zintensyfikowane. Ja mówię o kryzysie, jeśli już, zwłaszcza od roku 2014, dlatego że patrzę na liczby. Liczby absolutne w ujęciu rok do roku, kiedy po raz pierwszy odnotowaliśmy naprawdę duży, zauważalny wzrost ludności migrującej w kategorii migrant międzynarodowy. Ja tu patrzę na dane UNHCR-u, IOM-u, Frontexu czy EASO. Rok 15 przy takiej cezurze jest uważany za szczytowy, jak na razie rok kryzysowy, dlatego że wtedy ta liczba ludności napływającej do państw UE była największa. Rok 2016, jeżeli patrzymy na liczby, to powiedzmy, że jest troszeczkę spadkowy i ma to umocowanie w różnych działaniach podjętych na szczeblu UE, o czym częściowo mówił już pan dyrektor Leżeli w kontekście działań w obszarze zarządzania granicami. I w końcu rok 2017. Mówimy zdecydowanie mniej o migracjach i o kryzysie, więc należy zadać sobie pytanie, czy to oznacza koniec kryzysu, czy po prostu na agendzie Unii Europejskiej mamy znacznie pilniejsze sprawy albo politycznie większej wagi, jak chociażby kwestie Brexitu czy przyszłości Unii Europejskiej. Ja pozwolę sobie może tylko krótko Państwu zobrazować te liczby pewnymi przykładami. Tu mamy dane pobrane z Frontexu. To są dane dotyczące, tak jakbyśmy patrzyli na migrację od początku. Czyli najpierw sobie zadajemy pytanie, ile osób próbuje nielegalnie przekroczyć granicę, albo w sposób nieregularny, granice zewnętrzne Unii Europejskiej między border crossing point, czyli między punktami granicznymi. I w roku 15 to jest sześciokrotny wzrost względem 2014 roku. I tutaj tymi grubszymi strzałkami mamy wytłuszczone kluczowe korytarze migracyjne, które monitoruje Frontex. I trzy główne w tym roku 2015, kiedy kryzys tak naprawdę nasilił się, to jest wschodnio-śródziemnomorski, zachodnio-bałkański i środkowo-śródziemnomorski. To jest 1,8 miliona przekroczeń, przy czym przekroczeń nie należy utożsamiać z liczbą osób, dlatego że jedna osoba mogła kilkukrotnie przekroczyć taką granicę. Rok 16 mamy bardzo dużą zmianę, spadek do około 500 000 takich przekroczeń. Takie same trzy główne korytarze migracyjne, skąd ten spadek? Odpowiemy sobie potem być może krótko. Wynikało to przede wszystkim z dwóch rozwiązań wprowadzonych na poziomie UE. Była to kwestia tak zwanego EU Turkey Statement z marca 2016 roku. To właśnie było statement, to nie była umowa, o czym również warto pamiętać w kwestiach dyskusji nad jej implementacją, co wyhamowało napływ ludności przez Morze Egejskie do Grecji. Dane Frontexu ja zawsze staram się uzupełniać danymi innych organizacji. Tutaj mamy United Nations High Commissioner for Refugees, dlatego że on patrzy szerzej na te przepływy. I tu mamy przepływy ogólnie do Europy przez basen Morza Śródziemnego. Nie martwimy się tylko o granice i o Unię Europejską. Patrzymy na ludzi, którzy potencjalnie są in need of international protection, czyli w potrzebie ochrony międzynarodowej. Rok 15 to jest ponad milion przepłynięć
czy prób przedostania się przez Morze Śródziemne do Europy. I teraz na co chcę zwrócić uwagę. W górnej części macie Państwo z danych UNHCR-u wyciąg za dwa rodzaje trendów. Jeden, oznaczony na niebiesko, to są sea arrivals, czyli liczba ludzi przepływających, którzy dopłynęli, których w systemie uchwyciliśmy. Na czerwono mamy oznaczony trend osób, które są klasyfikowane jako zaginione, bądź te, które poniosły śmierć. I w momencie, kiedy w roku 2016 odnotowaliśmy spadek liczby przekroczeń basenu Morza Śródziemnego do Europy, jednocześnie odnotowaliśmy wzrost osób zaginionych, bądź tych, które poniosły śmierć. Oczywiście może być to tłumaczone, na ile był skutecznie implementowany EU Turkey Statement. Proszę Państwa, jeżeli mamy zwiększone przepływy migracyjne w basenie, skutkuje to także z uwagi na charakter status osób migrujących zwiększoną liczbą wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, roboczo wymienimy mówię też wniosków o azyl. Zestawiłam Państwu dane za okres 2008-2016. Dlaczego od tego roku? Dlatego, że od roku 2008 Unia podjęła działania na rzecz standaryzacji danych na swoim poziomie z państw członkowskich i państw EFTA. I w roku 2008 mieliśmy tak zwanych asylum seekers i zgodnie z EU Acquis to są osoby, które złożyły oficjalnie wniosek o azyl w jednym z 28 państw członkowskich bądź w kraju EFTA. To była liczba około 225 tysięcy osób. W roku 2016 to jest ponad 1,3 miliona. Jednocześnie ja może powiem, pozwolę sobie tylko krótko pokazać pewne jeszcze grafiki. Tu mamy liczbę, mówiąc krótko, Niemcy są państwem, które przyjęło, do którego spłynęło najwięcej wniosków właśnie o udzielenie ochrony międzynarodowej zarówno w roku 2015 i 2016. Na co zwraca się często uwagę? Na to, że liczba złożonych wniosków nie skutkuje taką samą liczbą wydanych decyzji administracyjnych, a tym bardziej tych, które są określane jako pozytywne, czyli które skutkują przyznaniem jednej z możliwych form ochrony międzynarodowej. I w przypadku Unii mamy trzy takie podstawowe formy, to jest nadanie statusu uchodźcy zgodnego z konwencją genewską z 1951 roku, to jest tak zwana subsidiary protection, ochrona uzupełniająca i w końcu mamy także ochronę tymczasową i z przyczyn humanitarnych, które są rzadziej stosowane. Proszę Państwa, więc to były argumenty z mojego pola, dlaczego ja mówię o kryzysie liczbowym i dlaczego od roku 2014. Ale kryzys to także coś więcej niż liczby. Kryzys to także, i to podkreśla w swoich rozwiązaniach Unia, różni stakeholderzy, których należy uwzględniać na różnych szczeblach rozwiązań. Więc ja bym je podzieliła na cztery grupy. Organizacje międzynarodowe inne niż UE, czyli UNHCR, International Organization for Migration, która od roku 2016 stała się UN Migration Agency i oczywiście OECD. Potem mamy samą Unię wraz z jej instytucjami i agencjami, Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną do Spraw Wewnętrznych Migracji, Europejską Sieć Migracyjną, Europejski Urząd do Spraw Wsparcia w obszarze azylu i Frontex. No i w końcu mamy państwa, nie tylko państwa członkowskie Unii, w tym te tranzytu i docelowe, ale także państwa trzecie, o nich nie możemy zapominać, zwłaszcza jeżeli patrzymy na państwa pochodzenia, czy tak zwane sending migrant countries. No i w końcu NGOsy i civil, i społeczeństwo obywatelskie. I teraz, jeżeli chcielibyśmy krótko sobie odpowiedzieć na pytanie, jak Unia odniosła się do kryzysu i jak mogła się odnieść, biorąc pod uwagę umocowania traktatowe. Przede wszystkim, jeśli popatrzymy na traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, to musimy zainteresować się rozdziałem drugim, który dotyczy nie jednej polityki Unii migracyjnej, tylko tak naprawdę jest mowa o trzech sub-policies. Jedna to jest dotycząca zarządzania granicami i kontroli granicznej, druga to jest azylu, ale także ochrony międzynarodowej w szerszym rozumieniu i migracyjna w odniesieniu głównie do przepływów regularnych, to o czym mówi m.in. profesor Kaczmarczyk. Czyli mamy nie jedną politykę, a trzy komplementarne. Oczywiście Unia i jej polityka i jej narzędzia nie były przygotowane do absorpcji takiej skali napływu ludności, bez względu na to, czy to jest kryzys, czy to jest zjawisko demograficzne. Natomiast Unia nie pozostała bierna. Bardzo często mówimy i oceniamy Unii jej działania, ale zapominamy, że tak naprawdę w roku 2015 zostało zaproponowane jedno całościowe rozwiązanie. Była to tak zwana Europejska Agenda Migracyjna z maja 2015 roku,
którą przygotowała Komisja Europejska. I tak naprawdę ten dokument był punktem wyjścia do trzech kolejnych pakietów implementacyjnych określonych rozwiązań. Europejska Agenda Migracyjna uwzględniała, patrząc na kryzys, trzy horyzonty czasowe. Najbardziej krótki, czyli tu i teraz, tak zwany nadzwyczajny emergency, potem średnio i długookresowy. Jeżeli popatrzymy na przykład często dyskutowany mechanizm relokacji i przesiedleń, to właśnie są to dwa mechanizmy, które zostały wstępnie rozwinięte w ramach tego pakietu tu i teraz, czyli emergency. Natomiast ten okres średni długi został ujęty w tak zwanych czterech głównych filarach lepszego, better migration management, czyli lepszego zarządzania migracjami. I mamy tu wypunktowane, to były cztery kwestie: ograniczenia zachęt do nieregularnej migracji, dbałości o życie ludzkie w kontekście zwłaszcza sytuacji w basenie Morza Śródziemnego, to było powiązane z lepszym zabezpieczeniem granic zewnętrznych UE, ale także punkt trzeci, wzmocnienie szeroko rozumianej wspólnej europejskiej polityki azylowej i w końcu rozwinięcie nowego podejścia do polityki w zakresie migracji regularnych. Tutaj mamy overview tej European Agenda on Migration. Pozwolę sobie nie wchodzić w wyjaśnienie, czym jest relokacja i czym są... Proszę Państwa, jeżeli popatrzymy... Ja może sobie od razu pozwolę przejść do... cytatu. To jest rok, agenda została zainicjowana w 2015, mamy rok 2017, wrzesień. Krótkie podsumowanie, gdzie jesteśmy po dwóch latach. Jesteśmy, można powiedzieć, tak halfway w zależności od poszczególnych rozwiązań. Możemy mówić o pewnych success stories. I tutaj za success story się uznaje reformę Frontexu, którego capacity zostały rozszerzone. Po drugie, za takie połowiczne rozwiązanie uznaje się porozumienie EU-Turkey Statement, które humanitarnie jest bardzo kwestionowane, mimo skuteczności co do ograniczenia tego napływu. No i w końcu mamy pewne porażki, to jest chociażby implementacja systemu relokacji. Przypomnę, że relokacja oznaczała przeniesienie osób zakwalifikowanych po spełnieniu długiej listy kryteriów, która była wyspecyfikowana w Włoch i Grecji do innych państw członkowskich UE. Tutaj mamy trzy państwa, które zasługują na wyróżnienie, to jest Polska, Czechy i Węgry, państwa Wyszehradu, które w zasadzie nie dopełniły póki co wymogów związanych z relokacją. I proszę Państwa, gdybyśmy mieli czas, powiedzielibyśmy więcej o asylum policy, czyli konkluzja może do dyskusji będzie taka, że kryzys przyczynił się nie tylko do takich działań ad hoc w Unii, jak na przykład te emergency solutions, ale pozwolił także na rozpoczęcie dyskusji o konieczności zreformowania konkretnych subpolityk unijnych. I tutaj mamy dwa doskonałe przykłady, to jest zarządzanie granicami zewnętrznymi, kwestie Schengen, a drugim obszarem jest polityka azylowa. Ja może Państwu tylko zwrócę uwagę na dwie cezury czasowe, to jest maj i lipiec 2016, kiedy Komisja przedstawiła dwa robocze pakiety zreformowania wspólnego europejskiego systemu azylowego. Do dzisiaj nie jest to jeszcze wdrożone, jest to na razie na etapie negocjowania i doprecyzowania, czyli procedura ruszyła, jakie będą tego efekty, zobaczymy. Tutaj mamy wykaz dokumentów, jeżeli byśmy chcieli się w to wgłębić. I ja powiem jeszcze tak od siebie, że co jest słabością europejskiej polityki migracyjnej? Być może kompetencja dzielona, dlatego że te polityki opierają się na kompetencji dzielonej między UE a państwami członkowskimi i być może należy dokonać shiftu ku górze. Dziękuję bardzo. Excusez-moi, nous avons un peu discuté. Donc nous allons terminer avec Agnieszka Kulesza, chercheur au CCFER, Université de Varsovie, le cœur ou la raison, les origines de l'engagement de la Pologne dans la politique migratoire de l'Union européenne. Szanowni Państwo, witam jako ostatnia osoba, ostatnia panelistka w tej sesji. Ta prezentacja jest dla mnie
o tyle wymagająca, że wiem, że mam mało czasu, ale też muszę przyznać, że nie lubię mówić siedząc, więc... Więc mam nadzieję, że jak się będę za bardzo ruszać, to nie będzie Państwu przeszkadzać. Bardzo dobrze się składa również, że Marta akurat zakończyła swoją prezentację mówiąc o tym, że jeśli chodzi o politykę Unii Europejskiej, to Państwa są tutaj jednym z kluczowych graczy. Moja prezentacja będzie poświęcona przede wszystkim kwestii, dlaczego Państwa angażują się w poszczególne instrumenty zewnętrznego wymiaru polityki migracji, azylu Unii Europejskiej. Oczywiście, wiedząc, że mam tylko 15 minut, zdecydowałam się na pewne case study. To case study to jest przypadek Polski oraz zaangażowanie w instrument, o którym w Polsce niewiele wiadomo, to znaczy partnerstwa na rzecz mobilności. Cieszę się również, że jest to tak późna prezentacja, ponieważ ona będzie odwoływać się do tego, co zostało powiedziane nie tylko w tej sesji, ale także na samym początku. Między innymi ambasador mówił, wspominał o tym, że historia migracyjna Polski i Francji są tak różne, tak? Mówił o odpowiedzialności państw członkowskich, ale również profesor Duszczyk wspominał o tym, że polityka Polski jest racjonalna, ale źle komunikowana. To, o czym ja będę mówić, to jest kompletny brak komunikacji ze strony Polski na temat różnych aspektów, w których Polska rzeczywiście bierze udział. Zaczynamy od cytatu z Europejskiej Agendy Migracji, o której Marta wspominała w poprzedniej prezentacji. Widzimy jasno, państwa członkowskie Unii Europejskiej są tutaj wymienione na pierwszym miejscu jako te podmioty, które mają kluczową rolę w uczynieniu europejskiej polityki migracyjnej realnością, tak? Mam to napisane reality. To zaangażowanie jest konieczne. Zaraz okaże się, dlaczego takie państwa jak Polska decydują się brać udział w tym wymiarze. Tak jak wspomniałam, wybrałam sobie partnerstwo na rzecz mobilności. Jest to instrument trochę zapomniany z racji tego, że przez ostatnie 2-3 lata generalnie gasimy pożary, tak? Natomiast cieszę się również z tego, że wcześniej została wspomniana we wcześniejszej prezentacji, został wspomniany Global Approach to Migration and Mobility, które powstało w 2005 roku, które wciąż funkcjonuje i powinniśmy o nim pamiętać, powinno być gdzieś tam w tyle głowy jasne, że w ramach również tego podejścia mamy szereg instrumentów, może na spokojniejsze czasy, ale też skonstruowanych z myślą o tym, że polityka to nie tylko to, co się dzieje w tym roku, to nie tylko to, co się dzieje za rok, ale również trzeba myśleć w tej perspektywie takiej długoterminowej. Tak więc, jeśli chodzi o te partnerstwa na rzecz mobilności, do tej pory Unia Europejska podpisała sobie 9 tego typu umów. Mamy tutaj wymienione, z jakimi państwami i kiedy. Jest to stosunkowo młody instrument, tak? On powstał w 2007 roku. Jest to Mołdowa, Wyspy Zielonego Przylądka. To były takie dwa pierwsze partnerstwa, trochę testowe. Następnie Gruzja, Armenia, Maroko, Azerbejdżan, Tunezja, Jordania i Białoruś w 2016 roku. I teraz dla większości badaczy, z którymi rozmawiam, ale również praktyków, tak? Bo ta prezentacja powstała między innymi w oparciu o analizę literatury, ale przede wszystkim wywiadów eksperckich z osobami, które zajmowały się partnerstwami na rzecz mobilności, przede wszystkim w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Polsce. Dla tych osób bardzo zaskakujące jest to, że Polska jest drugim państwem w Unii Europejskiej, które podpisało najwięcej tego typu umów, tak? Pierwszym jest Francja, która podpisała 8 umów, 8 partnerstw na rzecz mobilności. Polska podpisała ich 7. Niemcy, Szwecja i Włochy zajmują trzecie miejsce, podpisały tych umów po 6. No i pojawia się pytanie, tak? Dlaczego Polska, mając
tak odmienne, na przykład od Francji, doświadczenia imigracyjne, tak odmienne doświadczenia związane z budowaniem polityki migracyjnej, zdecydowała się na wstąpienie do aż 7 tego typu umów. Co więcej, Polska wyróżnia się również na tle regionu, tak? Mówimy tutaj o Grupie Wyszehradzkiej, więc mamy na przykład dane co do Węgier, które podpisały 3 partnerstwa, Czech 4 partnerstwa, Słowacja 2. Więc dlaczego? Jeszcze wróćmy na chwilę do globalnego podejścia do spraw migracji i mobilności. Tak jak wspomniałam, jest to od 2005 roku główna rama prowadzenia zewnętrznego wymiaru polityki migracyjnej i azylowej Unii Europejskiej, o której znowu mam wrażenie, że w literaturze polskiej niewiele się mówi, jeszcze mniej się mówi podczas takich konferencji jak ta nasza dzisiejsza. Więc czytam, to jest cytat z komunikatu. Globalne podejście wyznacza nadrzędne ramy zewnętrznej polityki migracyjnej Unii Europejskiej. Co więcej, to jest ta druga część tego cytatu, globalne podejście powinno stanowić odpowiedź na możliwości i wyzwania, jakie stoją przed polityką migracyjną Unii Europejskiej, oferując równocześnie wsparcie partnerom w realizacji ich własnych celów w zakresie migracji i mobilności z uwzględnieniem właściwego kontekstu regionalnego i ram działania. No możemy sobie teraz zadać pytania, czy ten ambitny cel jest spełniany, jeśli tak, to w jakim stopniu. Natomiast należy pamiętać, że w ramach tego podejścia mamy do dyspozycji bardzo różne instrumenty. Są to instrumenty prawne i w tym kontekście badacze, naukowcy koncentrują się przede wszystkim na dwóch, czyli umowa o readmisji i umowa o ułatwieniach wizowych. Są to instrumenty polityczne, czyli tak zwane na przykład dialogi migracyjne, tak? Polska wciąż chyba jest liderem tak zwanego procesu praskiego, ale uczestniczy również w innych procesach, w procesie budapeszteńskim, w procesie rabackim, w procesie chartumskim, który powstał w 2015 roku. Mamy wsparcie operacyjne, mamy również na przykład dostępne w ramach GAM budowanie zdolności. Jeśli chodzi o partnerstwo na rzecz mobilności, to są to takie instrumenty miękkie, tak? Dostępne w ramach globalnego podejścia. Tutaj znowu krótki cytat z komunikatu. Partnerstwa na rzecz mobilności wyznaczają główne ramy współpracy w dziedzinie migracji i mobilności między Unią Europejską i jej partnerami. Muszę powiedzieć, że bardzo dużo nadziei pokładano w tym instrumencie, jeśli chodzi o współpracę, szeroką współpracę z państwami trzecimi. To są umowy, które nie wymagają ratyfikacji, tak? Są najczęściej podpisywane na marginesie Rady. Są to takie spotkania z udziałem odpowiednich przedstawicieli państw członkowskich, które zdecydowały się wstąpić do partnerstwa, z przedstawicielami państw trzecich oraz przedstawicielami Unii Europejskiej. W związku z czym mówi się, że to są takie polityczne deklaracje intencji, polityczne komunikaty. Te partnerstwa nie mają zdefiniowanej treści ani zawartości. To znaczy, że w toku negocjacji to państwa członkowskie i państwa trzecie ustalają, co będzie przedmiotem takiego partnerstwa, co zostanie w tym partnerstwie zawarte, tak? Czy to będzie przede wszystkim migracja, czy tam jakieś rozwiązania współpracy dotyczące migracji legalnej, czy też jakieś capacity building, czy też może wsparcie w azylu, czy też może jakiś miks tych wszystkich części składowych. Udział w tym partnerstwie ma wolontarystyczny charakter, to znaczy, że państwo członkowskie nie może być w żaden sposób zmuszone do tego, żeby brać udział w partnerstwie. No i tutaj właśnie pojawia się pytanie, na jakiej zasadzie państwa decydują się w angażowanie się w ten instrument. Oczywiście zasada more for more, którą znamy, tak, tutaj w szczególności przykład umów o readmisji i umów o otwieraniach wizowych, oraz dostępne narzędzia w ramach partnerstw, to są narzędzia
zarządzania wiedzą, narzędzia dialogowe typu chociażby seminaria, typu konferencje, wspólne organizowanie projektów, no i narzędzia współpracy, to już na, załóżmy na poziomie operacyjnym czy na poziomie capacity building. Wracam do tytułu mojej prezentacji. Serce czy rozum? Możemy mieć tutaj dwa podejścia. Pierwsze podejście konstruktywistyczne, które związane jest z eksponowaniem idei, tożsamości, wartości, norm jako podstaw podejmowania decyzji. I tutaj badacze wskazują, że preferencje państw członkowskich dotyczące wymiaru zewnętrznego polityki migracyjnej będą kształtowane przez tożsamość i autodefinicję roli danego państwa. No i drugie podejście, racjonalne, czyli ten rozum, tak? Rachunek, prosty rachunek korzyści i kosztów. To mogą być różne korzyści i koszty, w zależności od tego, co dane państwo chce uzyskać, na jakim poziomie, tak? Czy na poziomie narodowym, czy też międzynarodowym, czy na poziomie unijnym. Wedle tego podejścia państwa członkowskie będą angażować się w wymiar zewnętrzny, jeśli uznają, że jest to narzędzie, że jest to metoda na osiągnięcie ich jakichś tam założonych celów, czy też zaspokojenie potrzeb. Zanim przejdziemy do Polski, ważne jest, aby wskazać z kim, z jakimi państwami Polska podpisała te porozumienia. Są to Mołdowa, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Tunezja, Jordania i Białoruś. Dodam jeszcze, że nie było partnerstwa z Ukrainą, bo Ukraina, mam wrażenie, tutaj bardzo dobrze by nam pasowała. Z wywiadów, z moich badań wynika, że jest to miks. Jest to trochę serca i trochę rozumu, jeśli chodzi o same przyczyny angażowania się Polski w partnerstwa. Po pierwsze, wyniki wskazują na to, że Polska chciała wzmocnić swoją rolę i kreować wizerunek wiarygodnego partnera na forum Unii Europejskiej. Wielu, w szczególności urzędników, wspominało o tym, że był to okres zaraz po wejściu w struktury Unii Europejskiej po 2004 roku. Tak, to jest 2005 rok, potem powstały partnerstwa. Był to doskonała droga do tego, aby pokazać, że jesteśmy partnerem, z którym można współpracować, że mamy capacity do tego, żeby realizować projekty w ramach partnerstw. I że możemy na tej zasadzie współpracować nie tylko w grupie państw unijnych, ale również między państwami unijnymi, państwami trzecimi. Drugi powód, Polska chciała wzmocnić swoją politykę zagraniczną w stosunku do wschodnich partnerów. No i tutaj dlatego trochę brakuje tej Ukrainy, tak? Bo zakres, powiedzmy, pokrywałby się z państwami, które należą do Partnerstwa Wschodniego. Tak? Trzeci powód to jakby postrzeganie przez urzędników zaangażowanych w ten wymiar zewnętrzny, roli Polski jako promotora europejskich wartości w stosunku do naszego najbliższego sąsiedztwa. No i czwarty powód, który jakby wiąże się z poprzednimi trzema wymienionymi powodami, jest to bardzo prosta procedura konsultacji wewnętrznych takiego partnerstwa i de facto decyzyjność na poziomie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Administracji. Partnerstwa były podpisywane przez ministra tudzież sekretarza stanu odpowiedzialnego za kwestie migracyjne w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Administracji. Nie było formalnego wymogu konsultowania takich partnerstw na poziomie krajowym. Ten wymóg, mimo braku formalności, jakby był egzekwowany, to znaczy ta treść takiego partnerstwa była przesyłana do kluczowych partnerów na poziomie krajowym, czyli Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Urzędu do Spraw Cudzoziemców, w zależności od tego, co takie partnerstwo zawierało, czasami też do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Natomiast uwagi tych partnerów nie były wiążące. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych miało przestrzeń do tego, żeby te uwagi przyjąć albo odrzucić.
I też przyznam, że nie wykryłam, nie zdarzyło mi się, żeby ktoś potwierdził, że minister po rekomendacji Departamentu Polityki Migracyjnej zdecydował się nie podpisać partnerstwa. Nie było takiej sytuacji. Minister po prostu jakby robi to, co rekomendował departament. To już ostatni slajd. Skąd ten rozum, tak? Tutaj mamy już, może nie będę tego szczegółowo omawiać, ale przykłady z literatury, tak, jeśli chodzi o rozum, czyli tę relację korzyści kosztów. Po pierwsze jest to wzmocnienie krajowych celów polityki zagranicznej, o czym już była mowa, jest w stosunku przede wszystkim do państw Partnerstwa Wschodniego. Po drugie polityka skali. No i ostatnia konstatacja, że koszt takiego uczestnictwa może być duży, jeśli występują duże różnice między celami tego partnerstwa czy instrumentu GAM z celami polityki krajowej. W tym okresie, bo omawiamy tutaj okres od 2007 do 2016 roku, takich różnic nie było. Na zakończenie i tak wydaje mi się, że na przyszłość, wydaje mi się, że warto mieć świadomość, że koszt tego braku czy nieprzystąpienia, czy też przystąpienia do porozumienia składa się z dwóch części. Po pierwsze jest to wspomniana już relacja korzyści do kosztów, czyli ta część rozumowa oraz część serca, czyli czy dane działanie wpisuje się w naszą tożsamość. Dziękuję bardzo.